to BMW wygląda jak M3 prosto z wyścigów DTM, a w dodatku ma potężne V8 z Lexusa pod maską. Ale jak to jeździ? Naciskasz... Idzie od razu, no. Piotr jest trochę zestresowany, bo jestem trzecią osobą na świecie, która prowadzi jego auto. Doceniam to. Tak samo jak doceniam jakość tego projektu. To jest niesamowite. Jak podjeżdżasz i dodajesz mu gazu. No, ja zawsze do tego samochodu podchodzę z pokorą. Nogi z waty, wiesz. Trzęsą się nogi, trzęsą się ręce. Ale to jest najpiękniejsze w swoich własnych samochodach, żeby bać się swoich własnych samochodów. Tu sobie pryknie, tu coś wybuchnie, tu coś zatrzeszczy. Żyję swoim życiem troszkę też, no to jest fajne. Super jest. Nie, no, podoba mi się bardzo też jego wykonanie, wiesz, że to jest fajnie zrobione słowo. Fajnie strzela w ten, wiesz, wydech, tak prawdziwie. Musiałem go zabrać do tunelu. On mega żyje górą, ten motor. Miło idzie tym momentem, tak, tym równo takim, wiesz, jest niezwykle przyjemna. Czasy robię podobne co GT3 RS, GT3, a jednak wiesz, tam jest tylna oś skrętna, tam masz kapcie szerokie, ile tam, 315 z tyłu? 265 z przodu chyba, więc to jest inna liga zupełnie. Masz inny hamulec. Tak czy inaczej, ta replika M3 DTM jest wyjątkowo dopracowana i na torze dorównuje Porsche. Projekt nie należał do tanich, ale wciąż kosztował ułamek ceny nowego GT3.